te wszystkie czynniki, które teraz są na pierwszym planie w moim życiu, czyli związanie się z Federacją DSF Kickboxing Challenge, zmiana adresu zamieszkania, trenowanie w nowym miejscu, mają na celu doprowadzić mnie do największych mistrzowskich walk na poziomie światowym. Marzę o tym, żeby toczyć walki z prawdziwymi legendami. Przechodząc przez próg drzwi tutejszego gymu Golden Glory, od razu poczułem, że to jest to miejsce, w którym mogę przybywać na co dzień, w którym mogę się rozwijać, w którym poznam inne oblicze tego sportu. Trenuję u boku żyjącej legendy tego sportu, z Nickim Holskenem, trenuję w jego miejscu. David is more Thai style now with kicks and everything, but we're gonna mix it up with a little bit Dutch style, and then he became, I think, for 20% better. He's a very good fighter now, but then he's excellent fighter. Od Nickiego uczę się złożonych kombinacji, które on wykonuje. Następnie wracam do domu i sobie to wszystko analizuję. Także jest to bezcenne doświadczenie, trenować z tak doświadczonym zawodnikiem. Moja walka w debiucie dla DSF Kickboxing Challenge będzie od razu walką wieczoru. Czuję, że jest to wyróżnienie. Na temat mojego przeciwnika wiem to, że w przeszłości zmierzył się z innym polskim zawodnikiem, z moim bardzo dobrym kolegą Kamilem Jenelem. Ten zawodnik wygrał. Tym razem spotkamy się w Polsce, w polskim ringu. Myślę, że sytuacja się troszeczkę odwróci i rachunki zostaną wyrównane. Będzie to walka pomiędzy dwoma holenderskimi szkołami. Z pewnością zaprezentuję małą cząstkę tej szkoły, którą już zdążyłem sobie zaszczepić. Będę chciał wejść spokojnie, szukając knockoutu. Chcę, żeby ta walka była pierwszym krokiem w drodze o pas mistrzowski Federacji DSF Kickboxing Challenge w kategorii do 86 kg. Zapewniam potężną dawkę adrenaliny i niezapomniane emocje. Zapraszam wszystkich kibiców, sympatyków sportu walki.